Janowskiego, dowódcę okręgu wileńskiego, panią Olgę Krzyżanowską wraz z rodziną. Serdecznie witamy. Witam serdecznie żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, którzy na dzisiejszą uroczystość przyjechali z Warszawy, z Gdańska, ze Szczecina, z Białegostoku, z Wrocławia. Witamy ich serdecznie. Szanowni Państwo, szczególnie serdecznie witam żołnierzy Armii Krajowej ze Stowarzyszenia AK na Białorusi. Którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość w Litwie 14. Witam serdecznie żołnierzy Klubu Weteranów AK z Wilna. Jak najserdeczniej witam również żołnierzy przybyłych z Ukrainy, szczególnie ze Lwowa. Yeah.
za ochronę pamięci walki męczeńskich. Szczególnie serdecznie witam osoby, którym wręczone zostaną ordery i odznaczenia oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą szef Kancelarii Prezydenta, pan minister Jacek Michałowski wraz z
Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że dla mojego pokolenia, pokolenia ludzi sygnałowych, te tradycje apostolskie oraz pewien niespisany testament marzeń, w których mieści się także ukochanie krainy przodu, Wilna, Gdyńszczyzny, Litwy, Nowogródczyzny i wszystkich innych ziem kresowych, gdzieś nas ukształtowało w naszym zarówno marzeniu o tym, aby służyć i dosłużyć wolnej Polsce, ale również marzeniu o tym, aby szukać po tych wszystkich strasznych doświadczeniach tego, co może łączyć, także w miłości do krainy, gdzie rodziny żyły, gdzie rodziny walczyły, miłości szukania tego wszystkiego, co łączy nas z ludźmi podobnie nieszczęśliwymi, pozbawionymi wolności. Ci, którzy tu na tej sali pewnie wszyscy wiedzą, jak niezwykłe, jak dramatyczne były losy Gdyńskiej AK. Bo przecież ja miałem taką myśl niedawno, stojąc nad odkopanymi szczątkami żołnierzy Polski Podziemnej na Powązkach, na tak zwanej Łączce. Tych, których rozstrzelano, zabito strzałem w tym głowie na więzieniu na Kowieckiego, w innym katolnie Bułgarii. Wystarczyło spojrzeć i wystarcza w dalszym ciągu spojrzeć na tablicę symboliczną, aby wywołać z pamięci proste skojarzenie, że był to okres, kiedy polowano na żołnierzy Gdyńskiej AK, tropiono ich, szukano, eliminowano z normalnego życia, czasami zabijano. To zawsze myślałem także przed grobem generała Wilka, który przecież ten los żołnierzy swoich żołnierzy z Gdyńszczyzny w pełni także jej dotyczy. Warto pamiętać o tych żołnierzach Gdyńskiej AK, którzy i walczyli o Wilno i o Gdyńszczyznę, ale i tych, którzy przyszli tutaj do Polski Centralnej razem z Doliną, razem z Górą, Doliną, i o tych, którzy potem walczyli po przejściu ponownie pod Niemca, po przejściu frontu razem z Łupaszką. Tych, którzy zginęli pod swym frontami, tych, którzy poszli tak jak tylko także mój ojciec z powrotem pod Wilno. Partyzanty zresztą antysemickie. Warto o nich pamiętać, bo są ilustracją jednego z najtragiczniejszych losów żołnierzy Armii Krajowej. Warto pamiętać dzisiaj w wolnej Polsce. Warto pamiętać w Polsce, która odnajduje swoje miejsce wśród godnych miejsc współczesnego świata. Warto pamiętać i warto zachować tą ogromną wdzięczność. Dlatego dla mnie niesłychanym źródłem radości jest to, że mogę właśnie w otoczeniu żołnierzy Gdyńskiej AK, ale proszę mi wierzyć także w otoczeniu wnuków i synów Gdyńskiej Armii Krajowej uczestniczyć, tak jak może prezydent, poprzez okazanie wdzięczności w imieniu całego narodu w tej uroczystości. Cieszę się, że jest to możliwe także poprzez obecność kombatantów polskich z terenów, które dzisiaj nie są częścią państwa polskiego. Także z Gdyńszczyzny, także z Ukrainy, z Litwy, nie wiem, czy być może także i z Białorusi. Chciałem bardzo, aby ta uroczystość miała miejsce 17 września. Mamy rocznicę daty, rocznicę wydarzeń, po których to wszystko się zaczęło. Dramatyczny los polskich ziemi. Należy się wszystkim pamięć, należy się szacunek, należy się także coś więcej. Należy się ich udział w kształtowaniu także następnych polskich pokoleń. Tak jak Gdyńska AK, jak cała AK ukształtowała pokolenie ludzi Solidarności, taki ten przykład będzie żywy, ważny dla następnych polskich pokoleń, które muszą pamiętać o ofiarności, patriotyzmie, polskich kresów wschodnich, o ofierze, która okazała się niewystarczająca dla zapewnienia dobrego losu ojczyzny, ale która po latach też miała swój udział w naszej współczesnej wojnie.
Serdecznie wszystkim dziękuję. Panie Olgo, Pani w sposób szczególny. Cieszę się, że to mi się Pan powiedział, ten niezwykły gest pod adresem całej Wileńskiej AK, ukolorowania w sposób szczególny dowódcy okręgu, legendarnego dla mnie, ważnego dla nas wszystkich, generała Wilka Krzyżanowskiego. Okręgu Wileńskiego z podziękowaniem za pośmiertne odznaczenie generała Aleksandra Krzyżanowskiego, pseudonim wieloletniego dowódcy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i dowódcy oddziałów bojowych Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego w operacji Ostra Brama. Przekazanie dokonuje prezes okręgu, pan Janusz Bogdanowicz. Bardzo proszę. Proszę Państwa o powstanie.